Coś, co na szczęście jest mniejsze z tym. Ale mniejsze z tym, bo stacja Metro Młynów jest liderem dostępności w 2021 roku. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na nowy most pieszo-rowerowy przez Wisłę oraz bardzo dużo zmian komunikacyjnych na najbliższy weekend dla autobusów i tramwajów i POW z zielonym parkiem bezpośrednio nad nim. O tym i nie tylko 16 października, w sobotę, w mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam wznąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Kolejne wydanie, oczywiście zaczniemy od wind, ale przy okazji dobra nowina. Mój głos chyba już dosyć dobrze doszedł do swojego naturalnego brzmienia, ale po kolei, czyli jest nie do zrozumienia. Funkcjonowanie wind. Politechnika, jest tutaj awaria, natomiast na stacji metro Służew rozpoczęła się modernizacja windy, która zjeżdża bezpośrednio na peron. To jest nowa modernizacja. Będę musiał podjechać do tej windy, pewnie będą ją robili przez 3 miesiące, jak zazwyczaj. Albo na święta by ją zrobili. No, to byłoby dobre. Ale na tym nie kończymy z informacji bezpośrednio od metra, bo stacja metra Młynów jest liderem dostępności w 2021 roku. Wiecie, tam jest multum na przykład tras dla niewidomych, lub niedowidzących. Multum kontrastowych napisów i tak dalej. Wszystko jest zrobione tak, żeby było jak najbardziej dostępne. Windy, bariery, schody ruchome i inne sprzęty wyłoniły, że ta stacja jest najlepiej. W sumie Młynów jest taką stacją, o której mało się mówi. Ona dużo daje. Głównie kiedy otworzy już w pełni dostosowaną linię obwodową, ale tak. No i to dobra nowina. Natomiast z kolejnych informacji możemy się dowiedzieć, że kawałek dalej. Konkretnie 3 stacje metra dalej, czyli obok stacji metro Bemowo, która jest w budowie, jest wymiana nawierzchni. Nawierzchnia aktualny weekend będzie tam dalej remontowana i naprawiona i tak dalej, Gruczewska, ulica Gruczewska. I tutaj z tego co mogę Wam powiedzieć, już skracamy, będzie asfaltowanie Gruczewskie 15 października, to wiecie. Natomiast będzie zmiana jezdni na drugą północną i jest to planowane wieczorem o godzinie 22, 19 października we wtorek lub w środę w zależności od warunków i wtedy przez najbliższy miesiąc będziemy jeździć drugą jezdnią, a tamta poprzednia, czyli południowa, będzie remontowana i już niedługo może będziemy znowu ponownie jeździć dwoma jezdniami na ulicy Gruczewskiej. Nie wiemy na razie jak będzie z tramwajami, ale postaram się dowiedzieć o tym i powiedzieć więcej. W najbliższym zapraszamy do metra, które będzie na chyba z Bemowa, jeśli dobrze pamiętam. Będzie, kiedy mnie nie będzie, tak przy okazji. Natomiast jeszcze na koniec informacje mniej dobre z M1. Czyli mniej dobre, albo dobre, no naprawy, tak? M1 słynie z tego, że już ma trochę lat, głównie odcinek Kursynowski i tam trzeba trochę rzeczy ponaprawiać. Więc tam będą naprawy w najbliższy weekend, 16 i 17 października będzie metro kursować tylko i wyłącznie M1 na trasie Kabaty. Nie, na trasie Kabaty nie będzie funkcjonować. Na trasie Młociny Wilanowska, a na Wilanowskiej Kabaty nie będzie jeździć, na tej trasie będzie jeździć ZM1. No i linie 710, 724 i 742 będą dojeżdżać bezpośrednio do metro Wilanowska. Kolejne informacje, tym razem już od ZTM-u, to dobry sezon warszawskich linii turystycznych, czyli w skrócie WLT. O tym też był sondaż, o którym za chwilę powiem. No i tak, co możemy tutaj sprawdzić? W tym roku z tych atrakcji skorzystało ponad 130 tysięcy ludzi, warszawiaków i turystów. To był dobry sezon, pasażerów było więcej niż w 2019 roku, ale nie w 2020, nie ma napisane. Ciekawe. No i co my tu możemy sprawdzić? To więcej o ponad 6 tysięcy niż w 2019, czyli przed pandemią COVID-19. Okej. Okay. A, bo w tamtym roku tam WLT to trochę inaczej zupełnie działo w sumie. Pandemia, sprawy. No oczywiście były tramwaje, były autobusy i karusy, specjalna linia, no i promy były, no i oczywiście pociąg wąskotorowy.
który też kursował. To wszystko było, to się skończyło i zobaczymy się ponownie w nowym roku. Natomiast tramwaje stare, wycieczkowe i autobusy wycieczkowe pojawiają się czasami jeszcze na specjalne okazje. Pewnie mogę się nawet założyć, że taki wycieczkowy tramwaj pojawi się tam może na 11 listopada. No, coś tu może być. Zobaczycie jeszcze. No i sondaż. Czy wyjechaliście warszawskimi liniami turystycznymi? Z tego co widzę, ma 267 głosów. Większość z was stwierdziło już nie. Ja się nie dziwię. Ja sam ledwo co skorzystałem z nich. To jest 78% stwierdziło już nie miało okazji, natomiast 22% stwierdziło już miało okazję. I te gratulacje dla was. Bo promen to akurat bardzo przyjemnie się przypłynąć. Chociaż cały czas Turkawki nie ma ponownie. Halo. Natomiast dobrze. Tak, czekamy dalej. I jeszcze z sondażu, teraz tutaj mogę wam wrzucić drugi sondaż, który puściłem, czyli czy w Warszawie potrzebne jest Veturillo? Czy Warszawa go potrzebuje? Takie dosyć przewrotne pytania zadałem. Większość z was oczywiście stwierdziła, że tak, jest potrzebne, ale odpowiedzi tak podzielone na dwie części i mogłem jeszcze dać po prostu jedną opcję, że bez znaczenia jaki operator. Bo na 460 głosów stwierdziliście, że jest dobrze z obecnym operatorem, czyli Nextbike'iem. 58% osób z was tak stwierdziło. 15% iż może być z nowym innym. No i dalej mamy tutaj na nie, czyli nie są potrzebne rowery miejskie. To jest 11% i nie miało zdania 16% osób ankietowanych. No i tak, jeszcze informacja DMZ-a. Niestety nie miałem okazji być na konferencji bezpośrednio, więc tylko wam napomknę, że wczoraj był Dzień Białej Laski. No i tutaj wtedy kierowcy MZ-a byli uczeni na takich specjalnych warsztatach, jak pomagać takim osobom, czyli niedowidzącym, niewidomym i nie tylko. Więcej na ten temat pewnie powiem wam za tydzień, mniejsza z tym, jak będę mieć z tego już jakieś sprostowanie, skrót od MZA. Zobaczymy, pewnie coś tam rzucą. Ale kolejne informacje to są zmiany w warszawskim transporcie publicznym. Wyczytam głównie wszystkie linie, które są na objazdach lub zmianach, a później tylko powiem parę szczegółów o tramwajach. Po pierwsze pojawiła się linia C40 i już zaczyna funkcjonowanie. Następnie są zmiany na ulicy Wołowskiej i tutaj są zmiany dla linii 136, 138, 218, N1, N33, N34, N36 i N86. Ponadto linia 103 wraca na ulicę Ostrodroga obok nowej pętli, także to jest też dobrych nowin. No i zmiany dla linii tramwajowych 4, 35, 31, nowa linia 70, linia Z4 autobusowa i jeszcze zmiany ponownie dla linii 3, ponownie dla 4, 25 i dla linii 212, 409, 500, N12 i N62. I teraz ostatnie dwie informacje to jest dla linii 4, 35 i 31 jest zamknięta ulica Pławska, tam będzie demontowane torowisko tramwajowe, głównie na placu Zbawiciela, z tego co tutaj widzę, no tam jeszcze jakieś inne poprawki. No i na tej trasie będzie kursować linię Z4, czwórka to w ogóle w ten weekend to będzie, jak ja jadę, tak? W lewo, czwórka to będzie robić naprawdę niezłe. Czwórka w ten weekend to będzie najdłuższą linią tramwajową, tak mi się wydaje, bo jeszcze będzie objazd przez Rondo Żaba, tam są zmiany, tam była awaria. I w związku z tym są poprowadzone trochę inaczej linie 3, 4 i 25, no i tam parę autobusowych zostało też pokręconych. No i tak, mamy jeszcze trzy informacje na koniec tego co widzę, dosyć szybko nam idzie, to mniejsze z tym i tak trzymać, bo to jest POW, o którym mówiłem, czyli rusza przetarg na zielony POW. Bardzo dobrze, tutaj z tego co pamiętam mniej więcej to wygląda tak, że będą najpierw prace nad projektem, a później będzie budowa. No i prace nad projektem będą trwać 12 miesięcy od podpisania umowy, jeszcze jej nie podpisano, na razie został ogłoszony przetarg, czy rusza przetarg, jeszcze nie ogłoszony przetarg. No i planowane jest tutaj zakończenie całej inwestycji w drugim kwartale 2023 roku, co oznaczałoby, że mniej więcej za 2 lata. No i bardzo dobrze, bo ja tam niedaleko ostatnio coraz częściej jestem i bym mógł sobie pójść do parku, pozwiedzać, przejechać się nim i tak dalej. Na terenie całego mniej więcej połowu powstałby ten park, przy okazji tam bazarek zostałby wchłonięty w ten park, nowy bazarek by powstał, to też dobra nowina. Może jakieś nowe pętle autobusowe, nowe ścieżki rowerowe, nowe różne bajety, ale więcej na ten temat będziemy wiedzieć jeszcze na
przestrzeni najbliższych tygodni, będziemy się dowiadywać, także jestem tego ciekawy, bo jeszcze z demo na ten temat nic nie pisał, a to brzmi bardzo ciekawie, ten park, taki nowy, wielki park, a tam naprawdę przestrzeni jest dużo i to aż potrzebuje się dla nich w tym rejonie. No i dalej mam jeszcze informację na temat mostu pieszo-rowerowego na Pragę, dużo tańszy, tak z demo piszę. Został rozstrzygnięty przetarg i faktycznie jest dużo tańszy, bo ZBN tam trochę więcej policzył, a wyszło taniej, że będzie kładka, to może jakieś jeszcze pieniądze na tramwaj, na winnicę, halo, by się znalazły. No i tak, Budimex, to wiecie co, jak to będzie wyglądać, co nie? Budimex to będzie budować, bo wygrał aktualnie ten przetarg i mam nadzieję, że może coś tam zobaczymy podczas budowy, jak już będzie. Na razie będą prace tam jeszcze szły, 2 lata będzie budowany. No i tak, z tego co widzę, wstępny koszt, kosztorys opierał się na kwotę 180 milionów polskiego golda, a firma zwycięska, czyli Budimex, będzie to dawić 120 milionów polskiego golda. Także faktycznie trochę te ceny zeszły. Nie będę mówić, jaki to jest odjechany, kładka tam ma 452 metry, 6 minut z placetkiem, 2 minuty rowerem, będzie w szerokości aż do 16 metrów, a w najwyżej do 6 metrów, będzie monitorowana, dostępna dla niepełnosprawnych, będzie kamery, będzie oświetlona, będzie strefa zamieszkania, no wiecie, wszystkie cuda, jakie mogli tutaj montować, to będzie, może nawet zrobimy ograniczenie dla rowerów do 5 na godzinę, to jest, ale no, nie, dla rowerów to nie, no ale w skrócie bardzo oddychana, nowoczesna, high tech, w ogóle niezła i miejmy nadzieję, że powstanie faktycznie długo, z niej będzie też specjalna seria najprawdopodobniej, możecie pisać w komentarzach, jak ta seria powinna się nazywać na kanale, już niedługo pojawi się mniej więcej z pokazaniem, gdzie ta kładka będzie się dokładnie znajdować, bo to nie jest takie oczywiste i trochę trudniej trzeba znaleźć, ja już wiem po jednej, po drugiej, bo już nagrywam nawet odcinek o tym, tylko się nie pojawił jeszcze, chyba tamte materiały się nie pojawią, no ale niedługo będziemy coś na temat więcej mówić, prawdopodobnie w listopadzie będziemy jakąś serię rozpoczniemy z takimi informacjami ogólnymi, gdzie to będzie. No i na koniec chciałbym Was zaprosić do głosowania w nowym sondażu. Prawdopodobnie link do niego będzie w karcie lub teraz w opisie lub gdzieś indziej się pojawi później po emisji tego filmu. Na temat tego, czy lepiej jest, jak siedzę w tej pozycji i mnie widzicie z moimi nogami, czy że było po prostu wypoziomowane, żebyście widzieli tylko tutaj górę części mojego monitora i bez moich nóg, bo widziałem komentarze, że części z Was się to nie podoba, a części z Was się nie mają po prostu zdania, więc napiszcie mi w komentarzach i w tym sondażu, mniejsza z tym, jak sądzicie, że dla Was byłoby lepiej, żeby było mnie widać. Przy okazji, tutaj mamy kocika, takich nowości, no P1 jest w górę, jakby ktoś był ciekawy, to ja nie wiem. Zobaczcie, to jest trasa linii P1, co nie? I ja mam dosyć dobre pytanie, nie wiem po co ona powstała wtedy, bo to jest na euro, macie euro, co nie, 2012, bo ona była specjalna na euro puszczona, no ale jest taka była linia, no i mam taką tablicę, no P1 to jest jednak specyficzna linia i będę musiał niedługo kupić nową tablicę, bo to już widzieliście z każdej możliwej strony, do mniejsza z tym. Dobrze, to było na tyle z tego materiału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Z rzeczy ważnych powiem Wam, że za tydzień się widzimy prawdopodobnie normalnie w sobotę, tutaj ponownie. Natomiast za 2 tygodnie to nie będzie tak łatwo, bo ja wyjeżdżam w ten ostatni tydzień do Zakopanego. I później jak wracam, to wracam w piątek o 21:00, czyli wtedy dosyć podobnie jak dzisiaj przyjechałem, czyli w sobotę. Znaczy ja nagrywam to zawsze w piątki, więc pewnie się pojawi mniejsza z tym albo w sobotę, albo w niedzielę. Zobaczycie jeszcze, jak to będzie wyglądać. Ale póki co to Was nie interesuje, bo zobaczymy się już niedługo w kolejnym wydaniu mniejsza z tym, już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!